No siema, ja i Piotrula, witam się z wami w kolejnym odcinku z Bulliego. Tak jak mówiłem, dzisiaj chciałbym zrobić na pewno, what the fuck, to wyzwanie snowballów, które odblokowaliśmy ostatnio. Także witam serdecznie, proszę wydupcać z tego roweru. Halo? Ty, co jest? Halo, no już przecież nie szczelam. Dobra. Weź to zostaw, ty wydupcaj. Dawaj ten rower. Ja zdupcam. O kurwa, co jest? Nie, zostaw mi. Ty, a przecież ja mogę ten... swój rower wyciągnąć z garażu chyba. Jeśli on się tam respi w ogóle. To jest też ciekawy. Wydupcaj z tego roweru. Oje. Dobra, nara. Nara żegnam. Okej, w takim razie... Ja pierdolę, ile ludzi mnie goni. Halo, policja mnie goni chyba. What the fuck? Przy mnie zastanowić. Chwilę, gdzie jest to wyzwanie snowów? To jest tutaj gdzieś. Halo, halo? Ty, a to jest chyba ten klub bokserski cały, dobra. Witam. Witam. Co to jest za wyzwanie? Halo? Siema. Czy się tu mogę nauczyć nowych ciosów? Boks przeciwnik pierwszy, rozpocznij misję. W sumie to jestem ciekaw tego, co to jest. Aha, to zwykła walka chyba, co? Ty, ja tu jakoś inaczej w to grać? Halo. Co jest? Halo. Okej. Okay. Dobra, chyba czaję, co się dzieje. Okej. Kurwa, no on jest jakiś... z jakimś koksem chyba. Dobra. Kurwa. Dobra. Ile shiftem się unika, tak? Okej. Okay. Dobra, szybkie combo. Patrzcie to teraz. Ci. Oje. Dobra. To nawet da się ogarnąć, szczerze mówiąc. Gin. O kurwa, co jest? Unik! O, kurwa, zrobiliśmy unik w tym samym momencie. O, czas minął. Chad. Nie zdążyłem go pokonać. Co teraz? Runda druga. Ja ma tyle samo zdrowia. Czy będzie miał więcej? Nie, no tyle samo ma. No. O kurwa, co to było? Dobra, masz frajerze. Kurwa. Masz frajerze, szybkie combo. Dobra. No. O kurwa. Unik, yeah. Przytrzymaj, aby znokautować. Chwila, a, dobra, nie wyszło trochę. Dobra, spróbuję go znokautować w drugiej rundzie. Ale nie, blokuj. Dobra. Ojej, knockout. Knockout szmatą, wygraj, zdobywasz bonus do zadawanych ciosów. To jest fajne akurat. Okej. Okay. Dobra, to mam zrobione. Zróbmy to wyzwanie teraz. W takim razie, co to jest? Boxing Tournament. Wyzwanie snobów. To nam odblokuje chyba punkt zapisu gdzieś tutaj. Chyba, nie wiem. Wiem, że jakiś nowy na pewno. Jest tu coś w ogóle? Mogę tu wejść? Nie. Dobra. No to co? To lecimy robić wyzwanie snobów w takim razie. Witam. Maybe I can use this to my advantage. A i znowu walczyłem, to nawet nie wiem po co to robiłem teraz. No dobra, ja przynajmniej już wiemy o co to chodzi. Okej, okay, walcz. Dobra. Chat cię rozpierdalam po raz drugi raz, nawet nie masz szans. Kurwa, co jest? Dobra, szybki unik, bo on będzie atakować. Cyk. Kontra. O kurwa, dobra, nie wyszło. Dobra, szybko. Normalnie leci. Szybkie combo. Dobra. Cyk, combo. Dobra, nie wyszło. Dobra. Unik. Akurat unik zawsze robię. Co jest? W tym momencie, jak on ten najdłuższy cios wyprowadza. Nie wiem, co to on tak szybko uderzył. Co jest? Jeszcze go tam układałem. Dobra.
Zajebiście. Czy uda nam się znowu go znokautować w drugiej rundzie? Sprawdźmy to. Ojej. Czy właśnie ten bonus do zadawanych ciosów też mi się zalicza w tym turnamencie, który odblokowałem w tym pierwszej walce jakby? Nie wiem. Nie wiem. No. Dobra, dobra. Come on. Come on, bitch. Szybki combo na pysk. Jimmy Boxer. Jimmy Mike Tyson. Dobra. Jeep, knockout. No i gitara. Chłop poskładany znowu. No teraz nic nie dostałem. Ja to pewnie muszę wygrać jeszcze parę walk, żeby to ogarnąć. Dobra. Kto to jest? Justin. Justin Bieber się ze mną napierdala normalnie. Co jest? Czy on będzie jakiś trudniejszy? Możliwe. O kurwa. Możliwe. No co jest? Halo. No. Aha, dobra, niech ten przycisk naciskam. Ja pierdolę. Spację naciskałem za shift. Nie no, on jeszcze dłużej wyprowadza te ciosy i ja nie wiem, co się dzieje wtedy. Dobra. A, no to nie będzie takie proste już chyba. No kurwa, to będzie trudne, tak mi się wydaje nawet. Dobra. Ja pierdolę, naprawdę nie wytrzymam. Dlaczego te ciosy trwają 6 godzin? Widzę, że on jakikolwiek ruch wyprowadza, to od razu chce zrobić unik, a atakuje przez 3 dni. Dobra. Nie, szybkie kombo, zajebiście. Dobra. No tak naprawdę ja mogę chyba wprowadzić jedną kontrę i tyle. Tutaj większe jakieś kombo, to nawet nie ma jak wlecieć. Dobra, no za daleko, kurwa. Jeb. Dobra, o, co jest? Aha, okej. Okay. Dobra, niszczy cię. Justin. Ja chyba nawet nie muszę się ruszać, ja mogę stać po prostu w miejscu i czekać. Tak naprawdę. No kurwa. No jebix. Gdzie mówi ci to samo przez cały czas? Dobra, ale trochę leczy ten zdrowie po rundach. Ale tylko troszkę. No, ty śmieciu. No, ja pierdolę, no. Dobra. Jeszcze jedno combo i leży chłop. Ja jebie, no nie szczybie naprawdę z tymi atakami. Dobra. No zajebiście. Dobra, leżysz kurwa gnoju. Knockout. Dobra. Ile tych walk w ogóle będzie? Z 3? Mam nadzieję, że tylko 3. Dobra. Uwaga, trzecia walka. Z kim teraz? Parker, Peter Parker. Z samym Spider-Manem będę się teraz napierdalać na pięści. Okej. Okay. Teraz on to pewnie będzie atakować przez 4 tygodnie, kurwa, jeden cios. Tak strzelam, dobra. Okej. Okay. Dobra, dobra, już coraz bardziej ogarniam, żeby wyczekać ten cios, aż on go wyprowadzi. I dopiero wtedy... No, dobra, chuj, dopiero wtedy uniknąć. Tylko, że on odlatuje tak daleko, że nie jestem w stanie nawet wyprowadzić później tego kombosa. Chuj. Chuj. Dobra. Zajebiście. Okej. Okay. Ale trochę go obiłem w pierwszej rundzie. Więc... może nawet w drugiej uda się go dobić do żółtego paska. Spróbujmy. Okej, okay. Czy ja mogę mieć gardę włączoną i uderzać jednocześnie? Nie wiem, chyba nie. Dobra, a szybkie combo. No to combo jest najlepsze, nie? Gdy je wyprowadzimy, bo ono najwięcej obrażeń zadaje, ale no widzicie, jak on daleko odlatuje po tym ataku. Nawet nie jestem w stanie tego zrobić. Dobra, kurwany w tą stronę. Dobra, o, dobra, siadło. W końcu.
Dobra. Co jest? Co to było? Okej. Okay. Ej, no co jest? Halo, po rundzie. What the fuck? Jeszcze zajebał mi na koniec. Dobra. Uwaga. Ostatnia runda. W tej rundzie już leżysz, ziomuś. Leżysz. Kurwa, leżysz, rozumiesz? Leżysz. Dobra. Trzeba tylko jakieś combo o, dobra, siadło combo. Tak niecałe, ale może być. No, kurwa. Czemu on ciągle powtarza to samo, ten debil jakiś? Dobra. Leżysz, kurwa. Padasz sobie, gościu, rozumiesz? Dobra, no padaj, śmieciu. Ty. Trzecia runda nie jest ostatnia? No nie, dobra, okej. Okay. Jeszcze jedno. Okej. Dobra, teraz leżysz, gość. Teraz leżysz. Kurwa, co ja robię? Śmieciu. Tak jest. Szybkie combo. Yeah, boom. Come on. Yeah. Kurwa, knockout. Tak jest. Czy to ostatni przeciwnik był? Mam nadzieję, że tak. Już nie chcę mi się kurwa walczyć. Tak jest. Give me my prize. There's a little problem. Your parents have to be members of the board for you to be eligible. Tell you what, old chap. We'll give you that old abandoned beach house. Should be nice once you clean it up. O, chatę dostałem. Nice. Zdobyłeś miejscówkę na plaży. Aha, no i zajebiście. Nie wiem, jak bardzo taktycznie jest. Obsadzona ta miejscowa. Czy będę z niej korzystać? Zdobyłem strój bokserski jeszcze. Okej. Okay. To fajnie. Ikonka wskazuje mi położenie twojej nowej miejscówki. Ty, a tu z zadaniem się teraz odblokowało jakieś... Jajka. Haha, okej. Okay. I bilety do kina, aż mam 3 zadania, what the fuck. Dobra, czy tu jest to? Tu są te bilety do kina, to jest ty, okej. W sumie to możemy zobaczyć, co to jest za zadanie tutaj. Jako, że już tutaj jesteśmy. A, tu wyżej jest. Dobra. Co? Potrzebujesz swetra od Armaciego. Sweter od Armaciego kupisz. Aha, what the fuck. No dobra. W sklepie odzieżowym, Volt, Bulwark, coś tam. Dobra, to jest chyba tutaj. Tak mi się wydaje. Bo już tutaj wcześniej byłem. I nic ciekawego oprócz tego Armaciego tutaj nie było. Hello. Witam. Yo Yebix. Okej. Okay. Kamizelka od Armaciego. I sweter od Armaciego. Yo Yebix. Tylko to można tutaj kupić. Dobra, co lepiej wygląda? Sweter czy kamizelka? Sweter. Ale kurwa, ten swietir. Dobra. Zajebiście wyglądam teraz. Czuję się jak prawdziwy bogacz. Sweter od Armaciego. Okej. Okay. Dobra, jest niby noc, ale w sumie to wyjebane mam. Jeśli by da to zadanie, szybko. Witam. Gdzie, że teraz mnie wpuścicie, frajerzy. Chwila to tutaj było. No, siemano. Jajka. Co to jest za zadanie w ogóle? Look, there he is. Sieba. To ja. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aquaberry sweater. Très chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the champs were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soak Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no. I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche.
but less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Okej, okay. Dobra, ale jak już że ten, teraz będziemy robić misję dla snobów, to powinniśmy jakoś wyglądać. Niby mamy ten sweter, ale jeszcze tutaj jest parę innych rzeczy, które chciałbym uzupełnić w naszym stroju, na przykład fryzura. Bo oczywiście łysym Sebiksem to nie możemy być, jako że nosimy sweter Armaciego. Sweter Armaciego za 17 baksów. Trzeba sobie tutaj stawić jakąś ciekawą fryzurkę, co tutaj będzie pasować. Może Laluś. Wygląda jak ten Malfoy z tego, z Harry'ego Pottera. Dobra, Bystrzak, Liga Bluszczowa, what the fuck? Dobra, wziąłem sobie chyba to, chwilę, jakie to są rude, what the fuck? Ja myślałem, że to są blond. Machoniowe, kasztanowe, czekoladowe i rude. Dobra, może sobie weźmiemy takie? Czy takie będą git, czy może ciemniejsze? Dobra, biorę te. To są najciemniejsze, to? Okej. Okay. Dobra. Zajebiście. Teraz wyglądam jak prawdziwy armaci coś tam. Ale jeszcze brakuje nam paru rzeczy. Uwaga. Chwila, to musimy pojechać do drugiego jakby miasta, bo tutaj nie można spodni kupywać. Ja chciałem kupić sobie pewne spodnie. Ej, tutaj w ogóle co my mamy kupić? Jajka chyba. A ja nie mam jajek? Powinienem mieć. Nie wiem, dziwne. Dziwne, muszę przyznać. Ale dobra. Pojedziemy sobie jeszcze tutaj na szybkości. Szkoda, że nie mam tego szybkiego roweru. Ale chyba on tutaj nigdzie nie jeździ. Ty masz jakieś gówno. No ale cóż. I ten zwykły BMX, którego odblokowałem po zajęciach, chyba jest najwolniejszy, tak mi się wydaje. I co, on będzie tutaj? Czy jak? Halo? Czy respi się tutaj? O, respi, dobra. Okej, okay. A tutaj co jest? Aha, tutaj też jest ten zwykły. No nie wiem, nie mam tego... tego takiego dojebanego. A właśnie, w ogóle jeszcze bym zawitał do tego... Ty, a tutaj są jakieś inne fryzury, czy nie? W sumie to nawet nie wiem. Chyba tu nie byłem jeszcze. Witam. Może tu jest nawet coś lepszego. O, tego nie było tam. Wygolone boki. Jerzyk. Cezar. Okej. Okay. Łysa glat. Na żołnierza. I czym to się niby różni? Nie wiem. Ale dobra, to nic ciekawego nie ma w sumie. Ja pierdolę, dobra. Dobra. Chwila. Tutaj jest ten sklep zaraz obok. Tam chciał sobie pojechać. Witam. Ej, tutaj to jest. Bo tutaj mamy inne... spodnie i inne buty. To trzeba się odpowiednio tutaj wystylizować, wiecie o co chodzi tutaj. Zegarków tutaj tak nie widać, więc musimy to jebać. Ale tutaj mamy na przykład dresy. Idealnie. O, albo wojskowe spodnie. Czy nawet te wojskowe spodnie tak o, nawet spoko. Albo przetarte jeansy. Nie, wiem, że tutaj było też spodenki plażowe. To, galowe jeansy właśnie, to chciałem kupić. Cyk. I buty. Miejskie mokasyny. Nie no, bez przesady. Modne buty? A to są które? Aha, te. Buty skate'owskie? Może takie? Nie wiem, czy będą skate'owskie. Klasyczne adidasy? What the fuck? Płócienne tenisówki? Rajoty? Nie, tu chyba nic takiego lepszego nie ma. Buty robotnika, no chyba cię pojebało. Buty farmerskie. Kurwa, buty kowbojskie. Tanie buty do koszkówki. A nie, to w sumie tu nic lepszego chyba nie ma. Czy niby mógłbym sobie mokasyny kupić, no ale bez przesady. Dobra. To tyle chyba. A chwila, a czapki? Znaczy wiem, że to mi wtedy usunie jakby fryzurę, ale czy są jakieś tutaj odpowiednie takie? Chyba nie.
Bo nic tutaj ciekawego nie ma. Kurwa, nie wiem, czapki związkowca, na przykład ty w sumie? W sumie? Peaky motherfucking blinders. Peaky motherfucking blind. Ty, no to nieźle wygląda. Chwila, jak ja wyglądam bez tego. Tak. Nie, dobra, na razie nie. Fajnie to wygląda, ale... ale na razie pobiegajmy sobie z fryzurą. Dobra, gdzie ja rower zostawiłem? Tutaj. Okej, okay, teraz możemy wracać. W takim razie. A właśnie, jeszcze chciałem ogarnąć ten sklep z rowerami. Czy tutaj coś można kupić? Ulepszenia do rowerów? A to co to jest? Halo? Ty, petardy tutaj są. O, i gumka. Już mam 20, ty, całkiem sporo. Dobra. Co by tu mamy, witam. Ty, co ja mogę kupić? Co tu rower? A po co? Co to jest? Zacznij kupować. Mogę. Ile to kosztuje? $35 za rower górski? Zawodnik? Aha. Ty, to jest chyba najlepszy rower. Nie? Prędkość? Znakomicie się spróbuje w trudnym terenie, o. Okej. Okay. Prędkość i... A przyspieszenie mają gorsze. Znaczy, jak ja kupię taki rower, to on zniknie? Czy mi się pojawi w garażu? Nie, 35... Dobra, kupmy takiego jednego. Górskiego. Kupione rowery trafiają do garaży. Uuu. Ja mogę mieć tylko dwa te. Tylko te, nowe, tylko te rowery, które kupiłeś lub odblokowałeś, mogą zostać przechowywane w garażach. Okej. Okay. Dobra, i sobie kupiłem Górala. No i to ja rozumiem. Okej. Okay. Nie wiem, jak bardzo mi się przyda Góral w trudnych terenach. Ale prędkość i przyspieszenie ma nawet mocne, więc... więc git. Dobra, pojedziemy sobie nim w takim razie. O kurwa, sorry mordo. Ci połamałem cały samochód. Pojedziemy sobie nim tutaj. Po te jajka. Będzie git. Dobra, to jest już tutaj. Nie wiem, po co ja mam jajka kupywać, skoro już je mam chyba. Witam. Mam je? No ten aparat w ogóle. Nie mam. Czemu nie mam? Nie wiem. Oszukali mnie. Witam. O, tu jest znowu ten... z Bentena. Dobra, jajka, cyk. Okej. Okay. Karton jajek. I to tyle chyba. Okej, okay, daj mi te jajka. Zajebiście. Dobra, no to lecimy. W takim razie z powrotem. Nie wiem, nadal mam wrażenie, że jakoś wolno jeździ ten rower. Chyba. Jak ja mam tam wjechać w ogóle? Gdzie ja jestem? Tutaj. Najlepiej przed siebie, tu jakoś tędy. Fiferfefe. Ty, a w sumie to chyba nawet po schodach mogę, nie? Ojej. Takim góralem to sobie normalnie mogę jeździć wszędzie. Proste, że tak. Dobra. Okej. Okay. No oczywiście, że to jest w tych tutaj bogatych terenach. O kurwa, co jest? W bogatych terenach. Witam. Dobra, pojedziemy sobie chyba tędy. Ta, tędy będzie git. Ty, a co tam było? Albo co to było? Takie niebieskie gówno tu widziałem. To mogę wejść? Co to jest? Otwórz. Aha. Jebał, że wasze paczki. What the fuck? Ty mogę zniszczyć tego... O, kolejny krasnol. Ty, a tu co jest? Nice. Dobrze wiedzieć, że tutaj takie rzeczy się znajdują. Okej. Okay. Dobra, biorę rower i jadę tam, gdzie mam jechać. Nawet nie wiem, po co tutaj mogę wejść. Dawaj ten rower. Dawaj ten rower. Okej. Okay. Wypierdalaj z drogi. Okej. Okay. Jadę z tym kurwa kijem. Witam. Witam, witam. Co tu się dzieje? Halo, ej, goni mi pies, kurwa. Dobra, ja go odciągnę. Co jest? Chłop tam normalnie jakiś ninja akcji odwala. No to fuk.
Ty, tu można w kosza grać. Nie. Goni mnie ten pies, czy nie? Nie, chyba nie. Dobra, dawaj to. No. Co, this Jimmy guy? Przecież to ja. Jestem ziom. Ziom Jimmy. Ziom Jimmy. Okej. Dobra, dawaj mi te jajka. Hop. Jest to ten piecheł? Chyba nie ma piecheła. Co, ja mam napierdalać po oknach po prostu? Dobra, gościu. O to chodzi? Dobrze robię? O. Dobra, łatwo. Got the eggs, Hopkins? A ja miałem tu przyjście. Kurwa, zacząłem rzucać. What the fuck? Now tell me, Hopkins. Is it true you said I was inbred? No, because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy! You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't... Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about mommy. Let's get this popper. Mommy. You've been rude about mommy. Dobra, ja wypierdalam. Pozdro. Zostaw to. Kurwa gnoju. Podawaj to. O shit, co jest? Oni się potrafią bić chyba, co? Czy nie? Dobra, patrz to. Przekopa, kurwa, dawaj ten klucz. Pozdro. Pozdro, gdzie jest mój rower? Aha, szacunek stabów minus 10. No śpierdolcie. Zostaw mnie, śmieciu. No, zniknęli. Czy tam X, aby... O kurwa, ty mogę tak? Dobra, halo, jest tu coś w ogóle? Że ja tu mogę wejść znowu? Witam. Pierdalaj z tym. Co? To jest karta w ogóle. Okej. Dobra, no to chyba nasze tutaj ciekawe zajęcia ze snobami się zakończyły. To raczej nieciekawy sposób. Ty, że ja tu mogę chodzić w ogóle? Co tu się dzieje? Tu na pewno coś jest. Kurwa! Ty, tu mogę wejść. Dobra, tu będzie jakiś transwestytor, mówię ci. Gościu. Ja jebie. Co jest? Okej. Jest tu coś? What the fuck? Sam Bóg tutaj jest. Ukryty w tym garażu. No nie mogę tu wejść. Znaczy mogę wejść, ale nie ma nic tam ciekawego w sumie u góry. Okej. No to co, wracam chyba... To jest w ogóle ten... przystanek. To ja wracam chyba... na chatę, bo już się robi... O kurwa, co jest? Już się robi noc. Gdzie trzeba się przyspać. No i wiecie o co chodzi. Dobra, siema. Okej. Witam z powrotem. Witam. Okej. I teraz powinny się jajka dopojawiać. Faktycznie się pojawiają, ty. Fajnie. Ty, a co? What the fuck? A to jest ta Beatrice chyba. Beatrice. Chwila, daj mi aparat. Jak się tego używa w ogóle? Co robię? Siema! Cyknąć ci fotę? Chwila, chyba... Tak? O! Kurwa, no... Nie to... O! Thanks for the great time, Beatrice! What the fuck? Czemu to jest czarno-białe? Chyba w sumie lepiej by było tak. O! Zajebiście. Schowaj to. Dobra, zrobię sobie jeszcze tutaj dodatkową amunicję. Albo nie. No i chyba w sumie się mogę przebrać już. Tak naprawdę. Bo no już raczej nie będziemy tutaj z naszymi ziomalami sobie biegać. Dobra, na razie tak się pobijamy w takim stroju. I chwila, w ogóle... Czy teraz czasem nie powinny się zacząć jakieś lekcje? Halo? No właśnie. No to lecimy. Jeszcze na koniec odcinka sobie zrobimy. Co teraz w ogóle jest? Heavy 4, nowa broń. Kurwa, nie udało się niestety.
Nowa broń. Co tym razem w ogóle? Co nam jeszcze zostało? Nie wiem, proszek mamy? Chyba. Co jeszcze można na chemii zrobić? Kulki, kurwa. Dobra. Full focus teraz, patrzcie, co się dzieje. Oh yeah. To ja, Jimmy Hemik. Dobra. O kurwa, What the fuck? Dobra, teraz to faktycznie muszę się skupić. Keep up the good work. You're almost done. Dobra. Ale powolone już przyciski tutaj się zaczynają pojawiać. Już pewnie na piątej lekcji to będę musiał shift naciskać, jak powiem. Teraz będziesz otrzymać dwa razy więcej rzeczy wytrzymywanych. Aha, dobra, czyli już wszystko jakby odblokowałem, ale teraz zwiększyło mi ilość tego wszystkiego. Nie wiem po co, jak i tak biegam zawsze z full tego gówna, bo tego nigdy kurwa nie używam. Na pewnie powinienem. I dobra. W takim razie, jak to tutaj wygląda z misjami w ogóle? Jak to tutaj wygląda z misjami? Pokaż mi to, jak to wygląda. Mam jedną misję gdzieś w pizdu, tam daleko, i mam jedną misję tutaj w mieście. I to jest chyba misja bilety do kina. Także tą misją zajmiemy się w następnym odcinku. Co tu się dzieje w ogóle? Ja nic tu się nie dzieje. Czemu to jest... What the fuck? Ty właśnie, jeszcze w ogóle mnie ciekawi jedna rzecz, jak tutaj teraz pojadę, to ten mój górski rower faktycznie tam zostanie. I co będzie, jak ja odblokuję nowy? Czy ten stary mi się zamieni? Czy będę mógł wybrać, który chcę wywalić? Czy jak to będzie wyglądać w ogóle? Halo. Ty, no są moje dwa rowery. Okej. Okay. Wydaje mi się, że kupię jeszcze może tego drugiego. I może pójdę zrobić ten... tę pracę, żeby troszkę zarobić, bo... wydaje mi się, że ten rower jest dosyć taki... wolny, bo on nie ma przyspieszenia na maksa wywalonego. Ale wziąłem go, bo podobno jeździ dobrze po tych terenach. I w sumie to zobaczę sobie też wtedy, czy usunie mi ten rower poprzedni, czy jak to będzie wyglądać. No ale dobra, tutaj kończymy ten odcinek. Widzimy się w następnym. Siemano.